Cześć, jestem Riati, teraz tu znowu tata. Po dłuższej przerwie już, pierwszy odcinek w tym roku. Dobrze, dawno się nie rozwijaliśmy. Co my tu mamy? My auto ostatnio zmienialiśmy, nie? No już miałem dość tamtego, to nie było czym depnąć. To tu już zostały tylko cztery imprezy. No i potem sobie tak... Derwak, zrobimy tutaj podsumowanie chorych imprez specjalnych. No myślę, że to na jedno odcinek starczy. Chyba. Nie ma co pierdolić, trzeba jechać. Jakieś nowe tory. Nowe autko, nowe tory. Nowy rok, nowa zabawa. I już zarycowo. Cześć, świnio. Tutaj jakiś tor w budowie. Nie skończymy gdzie do przebudowy. Przesuń się, ja po świnie. Cześć, wyłoko. O kurde, ostry zak. Jakieś rusztowania. Kompletnie takie pierwsze okrążenie, to nie wiadomo gdzie jechać. Bez jazdy, delikatnie. Te szyby to tu nie przeżyją długo, no właśnie. O chuj, wyrobię się, dobra. Stopy jakieś, kurde? Nie mam zamiaru się zatrzymywać, trzeba pruć do przodu. Przynajmniej widać od razu, że auto szybsze. Tam to miało przyspieszenie od razu do setki w 2 tygodnie. Ale twarde był. Jakie poza to raz wezmę sam. Widzę, że seria Stafferinga się podoba, to? No i dobrze, będziemy ją tam kontynuować. Widzę, że lubicie bardziej takie klimaty, okej. Okay. Mamy tam jeszcze kilka gierek w zanadrzu, które ogramy. Osobiście prywatnie teraz kroniki wirtualne sobie gdzieś tam w wolnym czasie jeszcze gram. Polecam. Naprawdę pograłem chwilkę. W przyszłości pewnie się pojawią na kanale, ale spokojnie. Przynajmniej jeszcze normalny godnik. On teraz ogrywa wagon, jak ktoś chce, to tam do niego uderzcie. Pierdolę głupoty i tak się dzieje. Na przedostatnim Bentonik skasowany, jak mi jest przykro. Dobra. Do śpierdolenia robota czeka. A, tego to sobie odpuszczę. Tu chciałem tu gdzieś pasować. A, chyba sprawa się załatwiła sama. Chyba, że to nie ten. No się bają chłopaki i dziewczyny. Szkoda, że bez nas. Jak taki kurde... Rekin Ludozja, który już za nią gonię, choć tu szczują. O, wyjebała się. Się bentonik. On tu. Zaraz, patrz na drogę, nie na śmieci. Już trzeba gazować. Ten świński ogon. No tak gazuje tam na prostych, no takie depnięcie, że ja pierdzielę. Nie wiem, co wytębię. Aha, tam jakiś młyn. Jak go zmieniła, ciekawe coś na spotkali. Duże kasy dostaną, ale no, my w kasy nie potrzebujemy jednak na razie, bo do końca już raczej będziemy jeździć tym autkiem. Jedno przywalenie delikatne, obcierka nikt nie widział. Ale jest 8 punktów. W prawie. No dobra, tak grzecznie to nie może być. Takie obcierki to się nie liczą.
A jak wam mija do woreczek? No, pochwalcie się. Co tam ciekawego? O, właśnie. Tego nam brakowało. Może to doceliście na gwiazdkę, no? Znając pewnie kryteria, to były tak. Battlefieldy, Call of Duty i FIFA. A, wyrobił się. Gdzie ja? Co ja? Boję się, że takiej osobie jak mi dali prawo jazdy. Pamiętacie, jak ktoś zdaje, uczy się na prawo jazdy, to pamiętajcie. Jak ja znałem, to wy też możecie. A jak nie znacie, to pamiętajcie, że z tymi najlepszymi zawsze chcą jeździć po parę razy. Kolejny tutaj świński ogonek. Co tu tam wypada? Bęta. I wydaje, że auto na masie traciło. Tak szybko tutaj minęłem, że nawet nie zdążyłem się... No właśnie. Do niego... wymierzyć. No właśnie, szują. Ktoś tam ulot przez szybę zawisił. No to chyba nie bierze udziału w wyścigu. No to trzeba gnać. A nie się opierdalać. Aha, wyścigi wybuchy, to robimy najbardziej. Coś przypierdoliłem. Coś tam wybuchło. Dobrze. Dużo lepszy to. Potem będziemy na drive. Trafię. Myślę, że to auto, to napęd 4x4 to jakiś shooter, to tak. No, bez zanim, decyduj się, którą ty jedziesz. Bo decyduję za ciebie. Sofia, moja Sofia. Gdzie tak znasz? Nie tak szybko. Poczekaj na mnie. Kurde. Wyjedź mi przed machem, wyjedź mi przed machem, wyjedź, proszę cię. Słyszą łowa. Koniec grzecznego hałsidła. Wariata. Uła, nie wzwon, nie... Jak taki gość, który driftował, kurde, przed ten... przed netto, czy tam inną Biedronką. Zalicz takiego dzwonek, jak ekstra kasa zatrzymał się przy kafach. Przyjemy do mety, na ten świński ogonek. Mam próbować hamować samolot. No i ładnie. A, no za nam w dupę wjadą. No to już lepiej. No proszę, już mamy 6 punktów przewagi. Zaczynamy sobie te szutrowe zabawy. Skojarzymy jak najszybciej ją. Myślę, że w następnym odcinku już skończymy zabawę z podstawową wersją tutaj wyścigowych. Zacznijmy te chore przygody, chore imprezy. Kończą te. A, nie tak! No i potem uliczne nam zostało. Trzeba kupić jakieś samochodko. Najlepiej jakiś sportowy model czołgów. Ach, nie tak. Musiałem się lepiej zobaczyć. Gdzie tu jechać, gdzie tu jechać? Nie mówcie mi, że to jest ta szybka mapa. Nie. Już się będę, no nie ma czasu. A nie, to nie będę, przepraszam. Pomyliły mi się machy. Popatrz na swoje oczy jedna. Ale mi zostało ich kopa w dupę. Pani Martynie, co, na ciachu się zatrzymała, czy jak? Ja nie wiem, jaka by była na wiesza, ona pruje jak głupia. Z swoim małym pyrkiem. No to jest jakiś smutny, mówię, mi śpiewa.
małe autko, ale takiego szatana. Była czymś dużym. No, prój. Zahamuj. A kurde. Chciałem tam wnieść. A pojedziemy sobie razem tutaj. Bierzemy sobie trasę krajobazową. Czemu wyje? Oha, to żeśmy wybrali. A tu jeszcze nie wygląda źle, coś jeszcze wyklepia. Jakieś blachy latają, ale... Tu ją coś nosi. O! Należało. Drzewo zrobić musiało. Jeszcze się, patrzcie, pcha, no, swoło czy jedna. Koniec tego dobrego. Choćbym miał przyjechać ostatni do dziecka swojego. Kierowca mi chce wysiąść, kurde. Nie ma takiego. Cieć w miejscu, dzieci, dobrze. No patrzcie, jaka uparta. No. Mój zjazd. Kurde, zaraz dobrze wcelować, nie tak jak ostatnio. Idealnie. Przesuń się. Mówiłem, przesuń się. O, Walker to mnie nie interesuje. Że nam auto dymi. To jest niedobrze. Kapkę oleju zaciągnęło. Chyba, że to diesel. Ach. Nie tak chciałem chłopnąć na to. Jeszcze kurde, będzie, że nie dojadę. Dopiero będzie wstyd. Nic nie widzę. Zrobili mi tu kurde zasłonę dymną. By było nie fair zagrali. Zresztą wrażenie, że dymie teraz mocniej. Chyba autko nowe, a już ma dość. No teraz to już dałem. Popis. Znowu kierowca chce wysiąść. Kierowca mi wysiada. Słuchajcie, Beton. Naprawdę nie chcesz się zanudzić. Dobra, chcesz się zanudzić. Ja nie mam kółka. Padło mi kółko, jak ja mam dojechać. Jest pierwszy. Skubiłem kółeczko. No to teraz to już chyba w ogóle sobie nie przejechać. A to oznacza tylko jedno. Będzie tłuc. Który pierwszy? Nie. Dajcie mi. Ciasno się tam ustawcie. Co to kurde, jakiś park? Jakieś dachowanie, poszło. No nie mówcie, że ich tak wyprzedzę tak na dzień dobry. Budowa jeszcze. Długa prosta. Coś tam pierdolnęło. Ważne. No, że mam oto 4x4, do takich kurde zakrętów, takich kurde 90 stopni. Pani Martinez. A cóż to się stało, że tak panią skasowało? Tak na pierwsze okrążenie, na dzień dobry, musiał się jakiś fajny wyznać. Gdzieś chyba jest opcja powtórki, że można zobaczyć. Chyba, że prywatnie zobaczę, będę sobie puszczał w kółko. Jakby musieli porządnie znieść. Więcej śmieci niż... Miałem jechać, kurde... Tutaj nie na pierwsze miejsce, tylko miałem tutaj jechać, kurde, rozrabiać. Że oni się tutaj ślimaczą. Zobaczmy, gdzie ona jest, kurde... Gdzie ją gnietło. A tu się kopci.
Ha! To poszedł! No jeden krawężnik zahaczy. Mój kierowca dzisiaj wysiada, to jest temat odcinka. Już nie drzwiami, tylko już oknem próbuje iść. Ma dość, wariat, który steruje. Jest po obijaniu. O kurwa, nie zauważyłem tego, naprawdę. Dobra, przynajmniej są jakieś ofiary przed nami, będziemy mogli rozrabiać. Może się coś uda, wychachamy. Dymią. Ja nawet nie hamuję. O, trochę trzeba. Myślałem, że tak, wiecie, no tak to pasuje. Nie! Ja nie zauważyłem. O, wy swołocze jedne. Buntować wam się zachciało? Pana? Nic nie mogę trafić. Auto jest za szybkie, nie mam czasu na przycelowanie. Ale na trafianie by wszystko inne to tak. Znowu mi koło odpadnie. Kierowca mi znowu wysiada. Pierdoli drzwi, żeby coś tam stamtąd być. Rusz się. Zobacz. Jedna chora impreza za nami. Miało być niegrzecznie, wyszło grzecznie. Także się jak pierwsze miejsce. Kolejna wesoła kompaniaków. Tu jest trójka i tu jest czwórka. To sobie zrobimy tą czwórkę tą. Myślę dzisiaj jeszcze. No i tam, a nie wiem, ten wielki finał i ta mała impreza. Ta trójeczka, tam przy okazji. Aby więcej szutów tutaj sypali. I czuć, szał ten trochę niesie. O Maria, niesie, niesie. Cały uchy będzie wiosna, nauczyłbyś się prowadzić. Nie ma opcji. Ładne głazy, może jakby tutaj ten kaktusiki pozbierać. O, krótka. A nie, to jest ten chory motek, patrzcie, tutaj nie ma drogi, pan. Trzeba skoczyć. Pamiętam to. Już się bałem, że to przywód dzwonię. Gdybym postawili takiego kamuca nieprzesuwalnego na środku, to bym się kurde trochę pogniewał. Którędy jedziesz? Prawo czy lewo? Kurwa, poszedł górą. Takie delikatne. Po przyjacielsku. Ale przynajmniej widać, że to auto ma jakieś drpnięcie. Lepsiejsze. Się zastanowi już pomału, jakie auto wybrać się ten. Do ulicznych. To się to nie auto, to samo. Cały czas lat. Oczywiście. Myślę, że skoro seria Suffering, wariat, skąd pierdolić, zacznie iść. Suffering tutaj cieszy dużo większym zainteresowaniem. Oczywiście postaram się dawać tutaj na dniach wrzucić to nieco. No i właśnie, chyba pierwszy raz w życiu tutaj spadłem. Dobrze, że to się nagrało, będzie dla potomnych. Chory przygody z panem Torgiem. Ciąg dalszy niedługo. I o, do przodu. Mówiłem, że to nie auto, to samolot. Sterowiec, siłą rozpędu leci. Silnik niepotrzebny, można wymontować.
Znaczy dobrze popchnąć. Taka chwila zawahania, którym dojechać. Najgorsza, przyjechała się kończy dzwonem. Ale to nie tylko jeżeli chodziło o grę. Masę takich przypadków w życiu. Normalnym, że ktoś się zawaha i niestety chciał pojechać. Chwilę zawahania i dzwon. Bo się nie zdąży, a myślał, że zdąży. Ale się jeszcze chwilę zawahał. No właśnie. Oczywiście wam tego nie życzę. Widzicie ten kamień, który poszedł jak piłka. Nie? Ciekawe, jak, z jaką siłą bym musiał tak wypchnąć w realu. O, ktoś tam się fajczy. Coś to będą. Po co się martwię? Krwi! 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 O to chodziło. Ostatnie okrążenie, a twoje musiałem tutaj zrobić. Przykro panie będę dzisiaj padło na panach. A czy bardziej bym się cieszył, gdyby to była nasza kochanica tutaj, pani Sofia. Takie spieszące dupki, ja bym podał na tacy jak jego. To czemu by nie? Znaczy już jej nie złapię. Znaczy na pewno. Ale to się odleczę. Lecimy dalej. 2000 za kasację. Trzy tory. Kolejny jakiś taki wyścigowy. Na trybunach tutaj. No, mam COVID, nie? O, już tu kogoś możemy przestawić. Nie udało się. A, będzie jeszcze okazja. Posuńcie się, właśnie państwo. Gdzie hamujesz? Kurde, taki trochę powiem, mam ten tor taki, no. Pokręcony. I beczki. O! Na shooter, na shooter, shooter, shooter. Tylko trzeba zjechać najszybciej. O kurwa, co się wydarzyło? No nie wiem, czy na ten 4x4 jest najlepszy. Jest dużo takiego asfaltu. To nawet trochę na asfaltu. Szczypnego dosyć. Taki ogumiony widać. Zawsze muszę w coś wjechać. Fizyka jest trochę pokręcona, że wszystko waży, że 2 deko. Łącznie z kamieniami i twoim autem. No, coś tu rozwali brzydkiego. Ale szczerze mówiąc, nie widzę, żeby to miało wpływ jakoś na sterowność zbytnio. Chociaż może ten troszkę. No tak tam się hamuje, bo... Duży zakręt. O, panią Sofię tam obróciło. Chyba był jakiś dzwonek. Dzwon Zygmunta. No i spokojnie. Idziemy babcie do kościółka, do medy. Nie ma wysiadania. Swoją drogą zauważyłem, że na YouTubie także tak żywo właśnie takie dynamiczne rzeczy, właśnie ktoś z Fatauta, coś takiego szybkiego, to jakoś jest dużo gorsze, muszę wam przyznać.
Na streamingu to tak nie widać, ale naprawdę to, co ja nagrywam w Full HD przed przetworzeniem, a po naszym przetworzeniu materiał jest jeszcze okej. Nie wiem jak z tym warto, może ktoś się spotka, może mi podpowie, ale jeżeli chodzi o wrzucony materiał, no to na jakości traci dość sporo. I to właśnie tylko tych szybkich, że tak powiem, dynamicznych rzeczach. W ogóle, a najechałem, no! To temat damy za odcinek. Kierowca wysiada. Badość. Posuć. To jest ostatnie kurde krążenie, a ja jadę jak ostatnia ofiara losu. Jeszcze tuż przed metrem. Może to jakoś sensownie chociaż. Może jeszcze bentona, co? Jeśli minie. No się zatrzymali na kawę. No chociaż trzeci, no. A oni tam sobie pod trybunami przejechali z Kubańce. Niedobrze, będę dużo trafić do Sofii. Ale ile to jest? 4 punkty? 2 kółeczka? No, po prostu trzeba przejechać przed nią i tyle. Najlepiej zacznijmy od tego. Zresztą pani jest ja zrobił przerwę. Takie chamskie, ale... Ty też chcesz zrób przerwę. To jakiś żółwik. Posuńcie się. Cel namierzony. Ale pruje. Żeby tylko przez nią nie przeskoczyć. A to jest to chore centrum handlowe. Nie tego! Znowu kierowca wysiada. Może nie będziemy pierwsi, ale kasy będzie odpowiednia ilość. No nie! Nie masz jej na piechotę do... Dobrze. Dobrze! Przyjechałbym ostatni za to. Mamy jeszcze 3 okrążenia, dogonimy ich. Im też się może coś stać. A już dymi tutaj. Ja też jakiś tam kurde widzę obłoczek na pierwszym okrążeniu, no niedobrze. Moi drodzy, no to już no, jest o żab. No tak to ich na pewno nie dogonię, no ale trudno. Nie jest dobrze. Rzekłbym fatalnie. Nawet nie wiem dokąd oni uciekli. Tutaj są. Próbuj, bracie dalej. Tam za zła. Delikatnie. No. Przynajmniej jeden spokój. Nie wiem czy dam radę kurde wyszedzić wywłokę. To taki nieobity. Gdzieś ty się uchował, bracie. No i patrzcie kurde jak on odjeżdża. Przydałoby się tutaj trzym depnąć, ale... No będzie hamować, nie? Delikatnie. Żeby tylko teraz, no właśnie, nie zrobić czegoś takiego. Nie wdzwona, nie wdzwona. A mnie podciął tutaj tak. Hamidło. Weź mi ten śmietnik z ulicy. Po chamsku. No ale cóż. Czasami tak trzeba.
Pamiętajmy, że to do niej mamy najwięcej. Do niej tylko mamy stratę. Byle żeby ona przyjechała. No, nawet chyba odrobimy całą stratę, bo ona nie przyjedzie druga. Nie ma szans. Będą ją wyprzedzi. No i teraz będzie krótkie żarcie. Żeśmy zastukali. Tego buldożera oczywiście. No. 2 punkty przewagi mamy. Ostatni wyścig. Ciekawe, końcówka będzie przednia odcinka. Wszystko to jak należy. Jeszcze mapa szutrowa. Już jakieś pościgi, wybuchy. 5 okrążeń. To będzie długi to. Spojrzałem na szybko, na długość odcinka, ale mniejsza. Jeszcze nie będę wam tego ciął. Wiem, że jeden odcinek będzie trochę dłuższy. A to są krótkie te. Krótkie widzę okrążenia. Rodzitko tylko załatwimy. Nie ma czasu na obijanie mordy. To nawet nie ma komu obić mordy. To też w tym wypadku maskę. Stujmy się niczem. O, pani Sofia gdzieś tam zahaczyła kamulca. Może ją to sporo kosztować. A propos kamulca, eh? Zdoły się będę. Już trzeba sporo nadrabiać. Po wewnętrznie. Mapa kwadrat. No jak będę robił tutaj, kurde, bawi się w Prince of Persia, kurde, tej grze to naprawdę. Po ścianach mu się zaczęło jeździć. Jedź prosto, jak Bozia przykazała. Tak jest. Dużym jesteśmy trzeci, niedobrze. Bardzo niedobrze. Jeszcze jeden ruch. Nie zaszkodzi. Chodź tu wybłoko. Ja cię kurczę synku nie nienawidzę. No może w tym wypadku to jest synku. Nie siedział kurde na dupie. O kurde. Nie wyjdę kurde, za wolno skręciłem. Mówię, może kosztować pierwsze miejsce. Trudno. Nie zawsze trzeba być pierwszym. Ważne, żeby nie być ostatnim. No to zrąbałem po całości teraz. Mogę wam powiedzieć, że w pierwszym miejscu mogę się pożegnać. Mój kierowca dalej chce być. Chociaż może może się uda? No zobaczmy, tam 2 punkty miałem przewagi. Tyle się działo i tylko jedno przewalenie, coś to takie oszukane to chyba. Pierwszy, egzekwo. Dobrze, że pierwszy. Prawda? Ej, za cholera, chora pygoda. No, mam trochę tego materiału. Jak to teraz wygląda? Ile dzisiaj zrobiliśmy tutaj? 4 i tu 4, 8. Czyli tutaj mamy 3 i tu mamy 6, 9. No to wciśniemy tutaj jakoś tam jeden tor, czy wewnę na odcinek. Najwyżej będzie trochę grubszy, to zrobimy sobie następne tutaj zakończenie wyścigowych, 2 tory.
No i podsumujemy tą chorą przygodę tutaj, że jakieś tam kosze, jak nie kosze, to będzie wesoło. Plus jeszcze tutaj widzimy coś chyba innego jest niż... taka zwykła napierdzielanka, może napierdzielanka? Nie wygląda to dobrze. No nic, będziemy się bawić, zobaczymy jak to będzie wyglądać w przypadku tutaj wyścigowych tej grupy. Tak na dzisiaj to trzymajcie się na razie, do następnego, cześć.